Cześć! Nie bój się wypowiadać publicznie. Maciej Orłoś w jednej ze swoich książek napisał, że z występami publicznymi jest trochę jak z jazdą samochodem. Istnieje grupa ludzi, która ma do tego wrodzony talent. Tak samo jak istnieje grupa, która byłaby tragicznymi kierowcami i nigdy nie powinni wyjeżdżać na ulicę. Ale zdecydowana większość może się tej umiejętności z powodzeniem nauczyć. Zanim zaczniecie pisać swoją mowę, odpowiedzcie sobie na 3 bardzo ważne pytania. Co właściwie chcę powiedzieć, komu chcę to powiedzieć i jak chcę to powiedzieć. Co? Czyli o czym będzie nasza mowa? Co chcemy przekazać naszym słuchaczom? Komu? Czyli kto jest naszą widownią? Inaczej będziemy mówili do dzieci, a inaczej do dorosłych. I jak? W jaki sposób chcemy przykuć uwagę i zainteresować widownię tym, co mówimy? Jeśli już odpowiedzieliście sobie na te 3 pytania mówcy, to czas pomyśleć nad strukturą wystąpienia. Każda mowa składać się będzie z 3 części. Wstępu, rozwinięcia i z zakończenia. Wstęp ma na celu przykucie uwagi naszych słuchaczy, nakreślenie im tego, co będziemy mówili. W jaki sposób możemy tę uwagę przykuć? To może być pytanie retoryczne, na przykład, czy występowanie publiczne jest trudne. To może być anegdota, to może być ciekawostka, ewentualnie cytat. To może być też żart, jeżeli jesteśmy pewni, że faktycznie będzie on zabawny. To może być statystyka, na przykład jedną z 2 rzeczy, której ludzie boją się najbardziej na świecie, jest występowanie publiczne. Rozwinięcie to opowiedzenie właściwej historii bądź powiedzenie argumentów, które przemawiają zastawianą przez nas tezą. Jeśli decydujesz się opowiedzieć historię, spróbuj opowiedzieć ją jak dobry film. Jeśli decydujesz się na wymianę argumentów, postaraj się umieścić najsilniejsze na początku i na końcu rozwinięcia. Dzięki temu najlepiej zapadną w pamięci naszych słuchaczy. I zakończenie. Ono powinno zapaść w pamięć. Można je zakończyć cytatem. Można zakończyć wezwaniem do działania. Na przykład, jeśli nasza mowa dotyczy ekologii, zakończmy ją słowami "segregujmy śmieci". Zakończenie ma na tyle zapaść w pamięci naszych słuchaczy, żeby po wysłuchaniu naszej mowy byli w stanie podsumować ją sami. Krótko mówiąc, budowę wystąpienia można streścić w 3 zdaniach. Powiedz, co chcesz powiedzieć, powiedz to i powtórz, co powiedziałeś. Równie ważna jak budowa wystąpienia jest mowa ciała. Stójmy pewnie, nie pląsajmy nogami. Ręce trzymajmy przed sobą, najlepiej w tak zwanym koszyczku. Nie zakrywajmy intymnych części ciała. Nie trzymajmy rąk w kieszeniach, bo to niekulturalne. Patrzmy się na widownię, ale nie wprost na jedną osobę, tylko raczej powinniśmy wodzić wzrokiem po całej widowni. Dobrze jest obrać sobie 3 punkty, na które będziemy na zmianę patrzeć podczas całej mowy. I to wszystko. Masz już podstawę pod stworzenie i wygłoszenie naprawdę dobrej mowy. Jeżeli czujesz tremę, to pamiętaj o 2 rzeczach. Po pierwsze, to jest absolutnie normalne. Każdy kiedyś czuł, bądź nadal czuje tremę występując przed ludźmi. Po drugie, jeśli boisz się popełnić błąd, to wiedz, że tylko ty wiesz, co planujesz powiedzieć. Twoja widownia nie ma o tym pojęcia, więc najpewniej w ogóle tego błędu nie zauważy. Jeżeli zainteresował Was ten materiał, zapraszamy do obejrzenia innych na naszym kanale.